Dzień dobry, wybiła 19, wiadomo, środa 19, przesłuchanie w krainie, witam Facebook, witam Instagram. Kochani, dzisiaj jest wyjątkowy odcinek przesłuchania, można powiedzieć edycja specjalna, limitowana, w ogóle 5 gwiazdek, bo waszymi i moimi gośćmi są eksperci od języka, od redakcji, od korekty, od składu, ładu, łamania, dobra. Paulina i Andrzej Zyszczakowie. Pięknie was witam i ogromnie dziękuję, że przyjęliście moje zaproszenie. Słuchajcie, stresuję się, przyznaję się bez bicia, bo generalnie to ja mam dużo do powiedzenia. Dzisiaj postaram się milczeć i zbytnio wam nie przeszkadzać. Zaczęłabym, proszę Państwa, od kobiety. My kobiety mamy to do siebie, że lubimy różne takie sztuczki, na przykład makijaż, takie trochę, żeby przykryć co nieco i tak dla zmylenia przeciwnika. I spójrzcie proszę na tą piękną kobietę, Paulinę Zyszczak. Anielica, delikatna, drobna, cudowna, ciepła kobieta. I cholera dla tekstu. Nic się przed tobą nie ukryje. Redakcja, korekta, to skąd ci się to wzięło? Ale mnie podsumowałaś fajnie. Dobry wieczór. Redakcja, cześć. Cześć. Tak. Skąd się to wzięło? Pytanie. Cóż, no w sumie to sama nie wiem. Jakoś tak sama się tym zainteresowałam. Zaczęłam to robić w ogóle oczywiście za darmo. Kiedyś istniał sobie taki portal młodzieżowy na stek.pl, może ktoś kojarzy. I mieliśmy tam artykuły różnego typu. Było forum, była część portalowa. No i na tym portalu się pojawiały różne treści przez użytkowników pisane. Wchodziłam tam, stwierdziłam, że dużo błędów widzę w tych artykułach. Więc pisałam komentarze, nie? Gdzieś tam pod tymi artykułami. Zobaczyła mnie redaktorka naczelna, powiedzmy. Stwierdziła, że no słuchaj, bo widzę tutaj twoje komentarze, jesteś spostrzegawcza, zobacz błędy, może chciałabyś dla nas poprawiać. Za darmo, w ramach wolontariatu, tak po prostu, żeby tworzyć z nami ten portal. No dobra, czemu nie? To może być fajne. No tak to się zaczęło. Andrzej, ty się zajmujesz składem i łamaniem. A skąd u ciebie się to wzięło? To jest trudne pytanie. To znaczy, no, zawsze podobał mi się ten aspekt techniczny, graficzny, ale zaczynałem jako korektor. Przez sporo czasu pracowałem jako korektor, poprawiałem teksty, ale zawsze chciałem pójść w kierunku właśnie łamania. No i w pewnym momencie zacząłem się tego uczyć na własną rękę. Potem na próbę złożyłem jedną książkę. Okazało się, że była bardzo dobrze podobno złożona. No i jakoś tak zostało, nie? Bo ty jesteś facetem, który, to nie jest plotka, to jest fakt, który potrafi zagiąć czasoprzestrzeń. Ty masz bardzo miękkie serce, nie potrzebujesz snu, żyjesz na kawie. Nie wiem, na czym jeszcze nie będę dopytywać, bo jak się do ciebie pisze, Andrzeju, ja błagam, naprawdę, bo mnie wystawili, bo termin goni, bo coś tam, to ty mówisz, nie wiem, ale spróbuję. Za 12 godzin jest wszystko gotowe. Nie, to nie do końca tak jest. Nie do końca tak jest. Ja zazwyczaj nie mówię, że nie wiem, spróbuję. Zwykle mówię, że nic się nie denerwuje, jakoś to ogarniemy. No magik, po prostu magik. Wiesz co, bo jeżeli ja wiem, że ja się na tym znam, bo to jest jedna z niewielu rzeczy, o których ja wiem, że się na nich znam i mogę tym komuś pomóc, komuś, kto jest jeszcze w trudnej sytuacji, tak, bo kogoś na przykład wystawiono, u kogoś na balonu, tak, przy tej pracy i ja mogę temu komuś pomóc uratować tę premierę, powiedzmy, to ja się w to rzucam. Po prostu, no, trzeba pomóc, nie?
Nie wiem, czy dobrze zrobiłeś, że to powiedziałeś publicznie, bo teraz na to wali drzwiami i oknami. Premierę mam jutro, a nie mam złożonej książki. Jeżeli jest jakiś sensowny powód, dlaczego się nie ma złożonej książki, a nie ze względu, albo się tym nie zainteresowałem do tej pory, no to noc jest długa. Fantastyka w recenzji na Instagramie nam mówi, że skład i łamanie to najlepsze zajęcie na świecie. Wierzę, osobiście nie wiem, a na Facebooku o, Aleja Marzeń i Słów pisze, że jesteś czarodziejem czasu, jest z nami Kinga, witaj. Paulina, ja bym tak chciała do ciebie. Jestem, załóżmy hipotetyczną sytuację, napisałam książkę i wysyłam do ciebie moje arcydzieło. Moje, przecież to jest moje dziecko, spędziłam nad tym miesiące, lata albo nie wiadomo ile, przecież to jest Dostojewski może się ode mnie uczyć co najmniej. Tam obracałby się w grobie, ale dobra, niech będzie ten Dostojewski. I ty czytasz i mówisz, no jaka piękna katastrofa. Odpalasz ten swój program i mam cały tekst na czerwono, czy na żółto, czy na jakikolwiek kolor tam podprawiasz, a ja mówię nie, bo tak ma być. I co wtedy? No, masz prawo mówić nie. To jest, zawsze będzie twoje dzieło, nie moje. Więc to jest kwestia kompromisu, dogadania się. Ale ja się upieram. No to jeżeli się upierasz na jakieś rozwiązanie, na swoją wersję i nie jest ona błędna, bo można tak napisać, jest to tam powiedzmy potoczna wersja, to ja też nie będę cię łamać kołem, żebyś stwierdziła, dobrze, tak, masz rację, poddaję się, musisz to poprawić. Tylko no, cóż. Można czyli czasami te babole, które są w książce, to jest upór autora, a nie błąd redaktorki, czy redaktora. Często to nie są babole, bo to też jest kwestia subiektywna. Są jakieś tam zasady i oczywiście ja się staram no, nie przepuszczać błędów takich naprawdę już ewidentnych, rażących, ale jeżeli coś jest gorszą wersją, nie wiem, bardziej potoczną, to można to zostawić, bo książka jest dla czytelników, tak? A nie czytelnicy dla książki, ani język po prostu masz służyć temu, żebyśmy się komunikowali, a nie żebyśmy stworzyli arcydzieło z książki. Mhm. Ma się to dobrze czytać. Jest duża różnica jednak między wersjami błędnymi, jednoznacznie błędnymi, a jakimiś, które mogłyby zostać zapisane lepiej, mogłyby zostać skrócone i tak dalej. Ale no dobra, to wysyłam, Paulina, do ciebie to moje arcydzieło. Dobra, to już nie jest arcydzieło, to jest coś, co napisałam. I teraz ufam tobie, że chcę, żebyś mi to wygładziła, że ja sobie zdaję sprawę ze swoich niedoskonałości językowych, błędów i tak dalej. Na czym tak naprawdę polega praca redaktorki nad książką i praca redaktorki, korektorki z autorem? Przede wszystkim na dialogu. Bez tego nie ma nic. No musimy się porozumieć jakoś, znaleźć kompromis gdzieś tam. Jeżeli autor się upiera przy swojej wersji, ja mu mówię, że lepiej by było tak, to jakoś tam zawsze się da dogadać. No i co? No, najlepiej jest nie zmieniać na siłę stylu, bo jeżeli redaktor czy korektor wstawi jakieś słowo, którego autor nie zna, nie używa, no to będzie to widać, tak, że to nie jest jego tekst, że to jest coś zrobione przez kogoś innego. A praca korektorki na czym polega? No korekta to już jest coś później, powinno być to zdecydowanie jakby takie już sprzątanie powiedzmy po tej redakcji, po tym przemeblowaniu. No, w praktyce jest tak, że redakcja zawiera jakieś tam elementy korekty, no bo ja przynajmniej tak mam, że nie umiem przejść obok błędów. Jeżeli widzę gdzieś tam literówkę, nie wiem, przecinek, błędy stylistyczne, to też je poprawiam, nie tylko się skupiam na konstrukcji. Ale korekta zasadniczo już to drugie czytanie, bo mamy na myśli i redakcję, i korektę, powiedzmy osobno. To już polega na tym, żeby gdzieś tam literówki wyłapać, jakieś tam drobne błędy. Szukamy wszystkiego, wiadomo, bo jeżeli nam się rzuci błąd logiczny, to tego nie pomijamy, ale to już zwykle polega na jakichś tam pojedynczych poprawkach
gdzieś tam autografów, pozostawionych interpunkcji, to, co zostało gdzieś tam po przebudowywaniu zdań podczas redakcji. Także w zasadzie redaktor stara się uczynić tekst możliwie najlepszym. Zdanie po zdaniu poprawia, bo zwykle, no, bardzo często, niemalże każde zdanie wymaga gdzieś poprawienia, chociażby drobnego, nie dostawienia przecinka albo zamiany szyku wyrazów, żeby płynnie się je czytało. Przestawienie się z końca zdania, to też jest dość popularny błąd. Wstawianie się na końcu zdań, również zdań składowych w zdanie złożone. No i czasem jest tak, że zostaje to się dwa razy, nie? Gdzieś tam nieusunięte, tak. Pierwsze i ostatnie. Tak, czasem jest tak, że no po prostu, jeżeli w redakcji wprowadza się, załóżmy, 5, 7, 10 tysięcy zmian w całej książce, to coś gdzieś zostanie, nie? I 10 potem... tysięcy zmian? Może być nawet więcej, jeżeli tekst jest długi, pewnie. Tak, tak to wygląda, jeżeli zaczyna się je liczyć. Przy czym wiesz, wygląda to tak, że każdy dostawiony przecinek to już jest jedna zmiana, nie? Aha. Każde słowo przeniesione w inne miejsce to już są w zasadzie dwie zmiany, bo jest w jednym miejscu usunięty ten wyraz, w drugim miejscu jest wrzucony. Każdy nowy akapit, tak. Zrobiony. Tak, podzielenie dłuższego akapitu na kilka krótszych, tak załóżmy. To teraz rozumiem. Kolejne zmiany w tekście i z tego się mnoży. I przy takim nagromadzeniu tego zawsze coś zostanie. Dlatego zawsze musi być więcej niż jedno czytanie. My podchodzimy do tekstów tak, w zeszlak.pl, że podchodzimy do nich zawsze holistycznie. Więc czy to jest redakcja, czy to jest korekta, nawet czy to jest skład, jeżeli coś się rzuci w oczy, to poprawiamy. No, oczywiście w porozumieniu z autorem wszystko. Nie? Więc jeżeli korektor, przepraszam, jeszcze chwilka. Jeżeli korektor na przykład wyłapie jakiś błąd logiczny albo jakiś błąd związany nawet ze strukturą tekstu, to też ma prawo na to zwrócić uwagę. Też to czasem podkreśli, napisze o tym autorowi. Czasem zdarzają się na przykład przeskoki w czasie i coś gdzieś nie zagra. Nie? To też nasi korektorzy zwracają na to uwagę, mimo że w zasadzie to jest rola redaktora, ale zawsze coś może umknąć. Wiecie, ja bym chciała obalić pewien mit, o którym usłyszałam całkiem niedawno i parsknęłam śmiechem, bo już wiedziałam, że się spotkamy. Pi razy drzwi, tak powiedzmy, że ogólnie wiem, na czym polega praca redaktora, korektora i tak dalej, i usłyszałam tekst, że co to za robota, jak wszystko program robi sam? I miałam takie, jak program robi sam? No przecież w dzisiejszych czasach programy robią wszystko. I takie miałam, no ale chwila, no jak? Jak sam program zrobi ci redakcję i korektę? Bo ktoś gdzieś coś usłyszał, że gdzieś dzwonią, tylko nie wiadomo w którym kościele, jak to się u mnie na Śląsku mówi. Nie ma takiego programu, prawda? Obalmy ten mit. Jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma. Jest sztuczna inteligencja, może o to chodzi. Nie wiem, kto co miał na myśli. Ale to i tak jeszcze nie jest to, co ludzie potrafią. No. To znaczy tak, są programy, które zajmują się na przykład wyłapywaniem jakichś przecinków, jakichś wyrazów, które nie istnieją, załóżmy, których nie ma w słowniku. Też to potrafi, bo ma nowe funkcje. Mhm. Tak, ale te programy nigdy nie myślą za człowieka i one nie wyłapią, gdzie się kończy zdanie podrzędne na przykład i że tam musi też stać przecinek. Program, o którym mówisz, pierwszy lepszy z brzegu, z którego ja również mi się zdarza czasem korzystać, to ortograf.pl. On jest bezpłatny, dostępny, ale on mi tylko pokazuje, gdzie powinien stać właśnie ten przecinek, czy bądź, że moje słowotwórstwo i tworzenie nowych wyrazów, nie znaleziono takiego słowa na przykład, nie? Więc nie ma czegoś, Joanna Mroczkowska się ze mnie śmieje na Instagramie, że Iza przeżyła szok. Tak nawet mnie się zdarza, jak słyszę takie głupoty, czyli obalamy ten mit z hukiem, nie ma jeszcze czegoś takiego. W tej chwili najważniejsza jest głowa redaktora i to, co jest w głowie.
W tej chwili jeszcze czegoś takiego nie ma. Może coś takiego powstanie, ale myślę, że żeby coś takiego dobrego powstało w języku polskim, uwaga, to jeszcze muszą minąć lata. I pozdrawiamy Joasię. Jasiu, jesteś pozdrowiona. Przychodzi ten moment, że trzeba wybrać redaktora, korektora. Powiedzcie mi, na czym polegają tak zwane próbki redaktorskie? O co chodzi? Bo wielu ludzi też nie wie, autorów, pisarzy nie ma zielonego pojęcia, że może redaktora czy korektora poprosić o tak zwaną próbkę. Co to jest? No to jest coś dobrego, warto prosić. To jest po prostu no, redakcja próbna, jak sama nazwa wskazuje. Ale czyli co, autor wysyła kawałek tekstu, ty go redagujesz i tak dalej? Tak, autor wskazuje fragment, albo go wysyła, albo mówi, wybierz sobie. I ja go po prostu poprawiam tak, jak to będzie wyglądać. Tłumaczę, dlaczego ta zmiana, z czego to wynika, jakieś propozycje podsuwam. Po prostu robię tak, jak to będzie wyglądało dalej z resztą tekstu. I wtedy autor może sprawdzić, czy mu odpowiada. Czy nie za mocno ingeruje w jego styl, czy może wolałby coś tam zostawić. Czy może chciałby, żeby właśnie bardziej się zająć tekstem? Ale wyjaśnimy coś, czy to jest płatne? Czy próbki redakcyjne korektorskie są płatne? U nas nie. U nas nie i o ile wiem, to u innych redaktorów też nie, więc no bo to jest tak naprawdę, no nie wiem, tak jakbyśmy sobie zamówili próbkę z próbnika, na przykład z drukarni papieru albo jeżeli kupujemy meble. To też ten próbnik nam zawsze przyślą za darmo i właśnie po to, żebyśmy mogli zaoszczędzić powiedzmy pieniądze, tak? Nie wydać no tego. Dobra relacja między autorem a redaktorem i korektorem, no to jest bezcenna dla książki. No nie czarujmy się. Tak, dokładnie. No. To się inwestuje duże pieniądze, bo redakcja musi swoje kosztować. Tak. Czas przede wszystkim, bo jeżeli się okaże, że jednak komuś się nie podoba praca danego redaktora, no to no, straci, nie wiem, 2 tygodnie, 3 tygodnie, miesiąc i musi szukać nowej osoby od nowa, tak? I tamtej też musi zapłacić często, no bo stwierdzi, że nie zostawi jej bez zapłaty, bo jednak wykonała swoją pracę jakoś tam. Więc no, poświęcenie tych paru godzin czy 3 godziny na próbkę to jest dobry pomysł. Czyli autorzy, pisarze, wszystkie osoby tworzące w piśmie, pamiętajcie, że macie możliwość, żeby poprosić o taką próbkę, a jeżeli potencjalny redaktor bądź korektor mówi, że się czegoś takiego nie robi, albo że to kosztuje tyle i tyle, to uciekajcie im dalej, im szybciej, tym lepiej. To znaczy niektórzy redaktorzy faktycznie wyceniają swoje próbki, jest to raczej mała grupa, ale zdarzają się tacy, też można to zrozumieć, bo jednak stworzenie takiej próbki to rzeczywiście jest parę godzin pracy. Jeżeli ktoś się czuje pewnie w tym, co robi i jeżeli czuje się w tym mocny, a jeszcze jedna ważna rzecz, taką próbkę warto wykonać już po zaakceptowaniu wyceny, nie? Żeby nie było później, że zrobimy komuś próbkę, a ktoś stwierdzi, dobra, fajnie, jest bardzo dobrze poprawione, ale za drogo. Nie? Ale a fragment już ma zrobiony, nie? Fragment już ma zrobiony w tym momencie. Słyszałem o takich agentach, którzy wysyłali różne fragmenty do różnych ludzi i w taki sposób sobie poprawiali książki. Koszmar. Na ludzi można różnych trafić. W każdym razie próbka pozwala też poznać fajnie oczekiwania klienta, bo to jest nie tylko sposób na sprawdzenie, w jaki sposób pracuje redaktor, ale też czego wymaga autor. Jeżeli autor po próbce stwierdzi, że no fajnie, ale brakuje mi tego i tamtego, albo że jest za dużo zmian i proszę się skupić na tym i na tamtym, no to można też dostosować jakoś swój styl pracy. My też często pytamy, na czym zależy autorowi, nie? Przed próbką jeszcze. Na to może no jakby pracę, co jest swoją słabą stroną, może wiesz. I dzięki temu no, ta próbka daje jakieś tam wymierne rezultaty, tak? Pod warunkiem, że nie pracuje się z tym przysłowiowym klonem Dostojewskiego, który uważa, że jest geniuszem. Andrzej Zaremski pisze na Instagramie do nas, że no tak, ale w komórkach też mamy słowniki i często wychodzi niezły bałagan. No tak, nieraz mi się zamiast dzięki pisało co innego.
Dobrze, że raczej w prywatnych konwersacjach, a nie w jakichś służbowych, ale to jest chyba znak czasów. No w Wordzie też, mówię, jest autokorekta, ale nie wyłapię wszystkiego. No, raz, że nie wyłapię wszystkiego, dwa, że te wszystkie korekty, te programy sprawdzające cokolwiek, opierają się na algorytmach. Mhm. Te algorytmy działają w taki sposób, że on na przykład jak widzi słowo że, to przed nim stawia przecinek. Mhm. Automatycznie. Albo sugeruje, że tutaj powinien stać przecinek. Ale jeżeli to jest na przykład mimo że, załóżmy, albo chyba że, to musi stać przecinek przed całością. I takich przypadków jest więcej. Nie? I w tym momencie program nam może zasugerować ten przecinek przed że, ale nie ma racji. Nasza Aleja ma świetne pytanie do Was. Drodzy Państwo, wyglądacie tak niewinnie i pięknie. Czy kiedy chodzi o tekst, nadal jesteście tacy anielscy, czy wstępuje w Was... Co w Was wstępuje? Zawsze jesteśmy anielscy, bo... Wykazujemy anielską cierpliwość. No to jest bardzo ważne i potrzebne. Paulina, Ty masz taką legendę. Naprawdę tak się o Tobie mówi w środowisku pisarskim, że Paulina Zyszczak to jest właśnie... anioł, nie kobieta, cierpliwa, no po prostu chyba, nie wiem, jeszcze nikomu się nie udało przekroczyć granicy Twojej cierpliwości do człowieka, ale dla tekstu jesteś bezlitosna. Mnie się udaje czasem. Ewa Popielarz ma takie powiedzenie, że do tekstów trzeba podchodzić z miłością i my się pod tym też podpisujemy. No to jest fajne podejście. Fajnie, ale i z wiedzą też, bo bez wiedzy możesz z ogromem miłości podejść i nic nie zrobić. To swoją drogą. No, wiem, że to było pytanie do Pauliny. No ale tak, no nie można traktować ani autora, ani tekstu jako swojego wroga. Nie można z butami wchodzić, tak, bo to jest no, niepotrzebne. No i właśnie, tu jest kolejne pytanie. Czy korektor zawsze ma rację? Nie zawsze ma rację, bo czasem może mu się wydaje, że zmienia na lepszą wersję, ale to jest zmiana z dobrego na dobre, tak? I powiedzmy, no nie wiem, tak jak mówiłam wcześniej, może chcieć uniknąć powtórzeń i użyć słowa, którego autor nie zna, którego nigdy by nie użył. No i to jest niepotrzebna zmiana. Czy sędzia zawsze ma rację? Wszyscy mamy jakiś tam poziom wiedzy, który no, daje jakieś tam ograniczenia, więc korektor też może się pomylić. No i tu mamy właśnie konkurencję, nie śpi. Cześć Madzia. Fajny kombajn do wykańczania książek stanowicie. Pozdrawiam kolegę po fachu. Magdalena Batko też jest składaczką. Tak, kojarzymy się. Musiałam się zastanowić. No właśnie, te straszne, potworne ostatnio feminatywy, dobrze powiedziałam? No bardzo dobrze. Feminatywy, okej. Okay. Mhm. Powiedzcie mi, jak to z nimi jest? Używać, nie używać, albo używać od czasu do czasu, bo trafiłam, mam nawet taką notatkę, właśnie feminatywy używać, nie używać, zapytać, bo trafiłam na książkę, nie pamiętam już tytułu, nie dokończyłam, bo nie dało się dokończyć, ale w połowie tekstu były feminatywy, potem ich nie było, potem znowu były i sobie tak pomyślałam, kurczę, błądzę i może to jest dobrze, a może to jest źle? Jak to z nimi jest? Nie od wszystkiego da się tworzyć feminatywy. Przede wszystkim nie od każdego rytownika, bo no po prostu nie ma jeszcze ich, tak? Można sobie wymyślić i one wchodzą powoli do słownika. Mamy na przykład ministrę, tak? Ale mam pytanie właśnie, a propos utworzenia feminatywy. Bo wiecie, jest motorniczy, na przykład tramwaju. I co będzie motorniczyni? Motornicza? Motornicza. Motornicza. Bo tak samo to... jest z kierowcą. Masz kierowcę, facet, kierowca, kobieta, no... Kierowczyni. Kierowczyni. Kierowczyni w tym momencie, więc to...
Nie tak samo. Nie, Nie znaczy, tak samo jak Wadolnicza. ale to jest też takie dziwne słowo, którego się nie używa w zasadzie, nie? Tak, przy Dokładnie. czym warto zwrócić uwagę na to, że feminatywy w języku polskim to nie jest nic nowego, to nie jest Nie, wymysł tych nie, nie, Czechów. nie. One zaczęły być zwalczane w latach 60., bo wcześniej to było wszystko okej. Dokładnie tak. A czy stosować, czy nie stosować, to tak po pierwsze nie nam decydować, bo my nie jesteśmy językoznawcami. My jako korektorzy, powiedzmy też sobie to przypiszę, tę łatkę, stosujemy zasady. Tak? Jesteśmy policją, która gdzieś tam przestrzega reguł, przestrzega zasad i pilnuje tego, ale nie my ustalamy reguły. Możemy oczywiście mieć jakieś swoje zdanie na ten temat, no ale cóż, czy stosować? Jeżeli zaczną być stosowane w miarę naturalnie w języku, to znaczy, że były potrzebne. Ale trzymamy się tego, że jak w książce zaczynamy używać feminitywy, to używamy ich cały czas, a nie, że pół książki tak, a pół książki siak. W odniesieniu do tych samych rzeczowników na pewno, ale tak jak mówię, nie wszystkie mają swoje odpowiedniki. Gdzieś tam możemy zostawić, nie musimy wszędzie. Jeżeli już przy jednym się decydujemy, no to warto zostać przy tym. Bo ja ostatnio zaczęłam podawać taki przykład właśnie feminityw, gdzie ludzie się gubią. Bo wiecie, czym się różni pani doktor od pani doktorowej. No, ci, którzy z was nie wiedzą, to ta pierwsza zdobyła tytuł głową. Najłatwiej po prostu zapamiętać. I Luiza nam pisze na Instagramie, że czytałam taką książkę, gdzie była raz, a potem nie. Potem z autorką gadałam i powiedziała, że to zależało od mentalności mieszkańców krainy. Więc można tą samą książkę czytałyśmy. Nie, Luiza, to była książka nie fantazy, na pewno. Także, a tutaj mam dla was, o, Szymon coś pisze, że słyszałem lepszy tekst, automatyczna korekta, to chyba do tych programów. O, tutaj kolejne pytanie. Nie wiem, czy rozmawialiście na ten temat, ale jaki waszym zdaniem powinien mieć autor, żeby powinien zdaniem mieć autor, żeby redaktorowi się z nim dobrze współpracowało? Szymon, nie bardzo rozumiem pytanie, co ten autor musi mieć, żeby się redaktorowi z nim dobrze współpracowało? To jest chyba ten słynny dylemat być, a mieć. Może jaki powinien być autor? Jaki powinien być autor? Jeżeli autor jest... wie, czego chce, to już jest fajnie, ale jeżeli jest świadom tego, że też może popełniać błędy i jeżeli przyjmuje te poprawki, to super, nie? Niektórzy autorzy dopytują o poprawki, a z czego to wynika, dlaczego tak i dopóki to jest dopytanie raz o tę samą poprawkę na przestrzeni na przykład serii, to jest w porządku, ale jeżeli na przestrzeni serii ktoś za każdym razem pyta o to samo, no to już jest męczące. Jak to jest tak, jak ja ostatnio pewnej osobie tłukę do łba, właśnie, że z, pod nie piszemy. Piszemy spod. Ale to jest właśnie ta mowa potoczna, gdzie co innego słyszymy, a co innego piszemy. Pewne rzeczy się trudno zapamiętuje. Niektórzy no, nie są w stanie po prostu sobie wbić do głowy, tak? I w sumie od tego mają redaktora, korektora, żeby poprawiali. No właśnie, nie powinni może za każdym razem pytać o to samo, tylko nam bardziej zaufać, ale jak pytają, to z kolei potem widzimy, że się rozwijają i uczą tego. Już przy następnych tekstach nie popełniają tych błędów, więc dobrze, że pytają. Czyli co? Twoim zdaniem, jaki powinien być autor? Jednym słowem. Moim zdaniem otwarty, a twoim? Współpracujący. Na pewno. Drodzy autorzy, bądźcie otwarci i ten współpracujący. Kolejne pytanie, czy zdarzyło wam się, że stwierdziliście, że dana książka nie nadaje się do poprawy? Zdarzyło się, przy czym, znaczy tak, każdą książkę da się poprawić, tylko ile wtedy zostaje z autora w niej, a ile z pracy redaktora, to już jest inna sprawa. Nie? Można by się pokusić wtedy o współautorstwo, ale nie możemy sobie przypisać, tak? Więc no, jeżeli gdzieś tam bardzo dużo poprawek już trzeba by nanieść, to mówię,
lepiej, żeby autor to poprawił. Lepiej nawet wziąć sobie usługę recenzenta wewnętrznego albo tego beta readera, jeżeli ktoś poważa. Bo redaktor nie jest od tego, żeby pisać tekst na nowo. Powinien, bo wtedy już to będzie widać, że to są słowa redaktora, a nie autora. Ale są tacy, znam takich, nie znam. Słyszałam o takich redaktorach, którzy przerabiają tekst od siebie. Dużo będzie zawsze z redaktora, bo jednak no nie może być inaczej. On tam dużo pracy wkłada, ale nie może to być jego książka wtedy po ingerencji. Tak, i w tym momencie wracamy do tematu próbek. I jeżeli autor widzi, że książka nie jest już jego po próbce, no to wiadomo, jaką decyzję powinien podjąć. Ale to też zależy jednak od autora, tak? Bo może autor wcale, autorowi może nie zależeć na tym, żeby jego styl został zachowany. No może tak być. Andrzej Zaremski na Instagramie pisze, że wiatr też nie piszemy, a wieje. No tak, nie piszemy wiatr i nie piszemy se. Bo se to można robić różne inne rzeczy, niekoniecznie w książce, chociaż... Można se plenić. Można dostawiać błędy w wypowiedziach bohaterów. Jest to wręcz nawet wskazane czasami, no bo jeżeli będziemy im poprawiać wypowiedzi tak słownikowo, to jakie te wypowiedzi będą? No to ten bohater umrze, on będzie płaski, papierowy. On będzie, nie wiem, jeżeli jest sobie jakiś tam pan ze wsi, tak, wieśniak, to on nie może mówić czystą polszczyzną, bo to nie będzie... jeszcze. Z encyklopedyczną słownikową. Także tutaj wręcz są wskazane błędy w wypowiedziach. I zostawiamy je celowo często. Byle nie ortograficzne. I interpunkcyjne. Zdarzają się, zdarzają. Kolejne pytanie. Trafia do Państwa wiele tekstów. Czy były i takie, które nie powinny ukazać się drukiem? Jeśli tak, mieliście Państwo odwagę powiedzieć o tym autorowi? Aż tak nie było. Aż tak nie było, bo jednak no, dużo osób gdzieś tam pyta, czy to osoby na forum, na Facebooku, na tych pisarskich grupach, czy to znajomych, czy to blogerów jakiś prosi o opinię i gdzieś tam te książki jednak przechodzą jakąś ocenę. Tak, ale też trudno stwierdzić, jakie książki nie powinny się ukazać i z jakiego powodu w zasadzie, nie? Bo to jednak... Często jest tak, że każda potwora znajdzie swojego amatora. Kwestia subiektywna, co się komu podoba. Jeden stwierdzi, że to jest fajne, drugi stwierdzi, że się nie da czytać. Znaczy ja znam kilka takich książek, które w ogóle nie powinny ujrzeć światła dziennego, nie powinny wypłynąć z dysku, wyjść z szuflady. Nie, dla nich jest osobne miejsce w piekle. Także tu nie będziemy to wnikać. To też jest twoje zdanie, wiesz, ktoś inny mógłby stwierdzić inaczej, więc tutaj już trudno odpowiedzieć na to pytanie. Tak, może być tak, że jakiś czas... Tak, no, że jakieś książki nie nadają się do konkretnych czasów, a na przykład za 50-60 lat czasy się na tyle zmienią, że byłyby to bestsellery. Albo trafiają do złej grupy odbiorców. Chyba, że coś jest naprawdę tak napisane, że no... No ale też może się ukazać, czemu nie? Jeżeli nie przyszło w ogóle żadnej korekty, ani redakcji, to możliwe jest. Jeżeli książka jest źle napisana, nie widział jej redaktor, żaden korektor nie wie o jej istnieniu, jeżeli historia jest społecznie i po prostu po ludzku szkodliwa, to takie książki nie powinny wychodzić z dysków i z szuflady. Ale to jest moje subiektywne zdanie, tak jak mówisz. Jeżeli coś jest szkodliwe społecznie faktycznie, to często ma ostrzeżenie. Wiadomo, że nie powinny to być książki takie hardkorowe, ale często mamy jakieś treści seksualne, tak? I tutaj też się pojawiają ostrzeżenia 18+. Zgodzę się. Niech będą erotyki, niech będzie BDSM, niech będzie se wszystko. Tylko jeżeli już jest taka książka i jest to oznaczenie, to niech to nie będzie... Nie mogę powiedzieć tego, co bym chciała powiedzieć, bo mi kanał zablokują. Niech to nie będzie ściek. Niech to będzie na zasadzie jakiejś relacji. BDSM istnieje na świecie, istniało, istnieć będzie. Nikomu nic do tego, co kto robi za zamkniętymi drzwiami, za obopólną zgodą.
Ale jeżeli mówimy o brutalnym traktowaniu kobiety przez mężczyznę, przedmiotowym i ona się z tego cieszy i nie ma wytłumaczenia, że to jest na przykład syndrom sztokholmski, bądź jest niepełnosprawna intelektualnie, bo tak też może być. I ona widzi w tym, który ją krzywdzi, Boga. Nie, to taka książka absolutnie, no nie, no przykro mi. I nie mówię tu nie o... Wiesz, jak to się sprzedaje? Wiem. Wiem i to po prostu, no nie powiem, że spędza mi to sens powiek, tylko że najbardziej szokujące dla mnie, tak Joanno, znowu jestem w szoku, jest to, że te książki kupują kobiety. I te kobiety są zachwycone. No to jest chore. Ale... treści widocznie. I to się sprzedaje i to będzie się sprzedawało. I a kiedyś czepiali się Greya. No, od tego się w sumie tak zaczęło, myślę, ta popularność u nas. Ale wiecie, co ja dzisiaj powiedziałam? Że w temacie erotyków możecie mnie wszyscy zlinczować. Ja Greya przeczytałam, bo dlaczego by nie? Co sobie pomyślałam, to moje, ale babska ciekawość wzięła górę. I ja dzisiaj wypowiedziałam takie słowa, że w tym erotycznym, literackim świecie Grey jest naprawdę dosyć wysoko. Pod względem warsztatowym, ja już pomijam tą całą historię, ale chociażby ta historia BDSM, która tam jest, jest oparta na jasnych zasadach. Jest umowa, są słowa klucze, czy tam słowa hasła, już teraz dokładnie nie pamiętam. Ona się może z tej umowy wypisać, ona może ją zmodyfikować, może ją zerwać i tak dalej. Jest przynajmniej powierzchownie zachowana jakaś granica poszanowania tej kobiety. Teraz? No. Im bardziej ją się sponiewiera, tym się lepiej sprzedaje. No cóż, są osoby, do których trafia taka literatura. I dopóki będą, to ta literatura będzie powstawać. Ale powiedzcie mi, czy złe książki zaczęły powstawać, bo czytelnik stał się mniej wymagający? Czy były dobre książki, tylko czytelnik do nich, nie wiem, nie doskakiwał? Były to za dobre, za mądre książki? Co się podziało? Jak myślicie? Od czego to się zaczęło? Czy jest takie powiedzenie, że na ciężkie czasy się łatwą rozrywkę funduje? I może mamy teraz ciężkie czasy, ale gdzie... No, wybierają takie książki, wybierają takie, przy których nie muszą myśleć, przy których się, nie wiem, odstresowują, jeżeli to jest dobre słowo, które przeczytają takie na dwa wieczory. Przeczytają przez dwa wieczory, koniec, zapominają o nich. Po prostu, żeby zabić czas. I to też jest potrzebne. To no okej, ale to można przeczytać dobrą obyczajówkę. Można, ale może, nie wiem... Czasami na przykład, jeżeli mamy swoje problemy jakieś tam w życiu, to może ta obyczajówka za bardzo trafiać do nas. Może wtedy potrzebujemy czegoś takiego, od czego jesteśmy daleko, żeby się odciąć od swoich problemów, od swojego życia codziennego. Może o to chodzi. Nie wiem. Nie wiem, być może. Nie wiem, czy chcę zgłębiać ten temat. Następne pytanie. To by trzeba spytać osoby, które czytają, no bo mają jakieś tam swoje powody, nie? Ale można napisać erotyk, można czytać erotyki we wszystkich możliwych konfiguracjach. Tylko niech będą zachowane dwie podstawowe zasady. Po pierwsze, niech to będzie dobra, dobrze napisana książka, bo czy dobra, czy zła, to jest co innego. I niech tam nie będzie takiego poniewierania w cudzysłowiu, czy w cudzysłowie, nie wiem. Cudzysłowie, jak prawie. To jest fajna zasada, warto zapamiętać. W cudzysłowie, jak w krowie, bo ja też nigdy nie wiem. W rowie, aha, okej. Okay. Niech ta kobieta tam nie będzie aż tak poniewierana, ale abstrahując od tego, ja bym się teraz czepiła szanownego pana, który o wolnym czasie słyszał z plotek, podobno.
i czepiłabym się tego składu, spadu, łamania bankartów i tak dalej. I dlaczego nigdzie nie ma rozwodników? Co z tymi rozwodnikami? Dlaczego ich nie ma? Są bankarty, wdowy, śroty, rynny i Bóg wie co jeszcze. Nie ma rozwodników, no. To jest dość trudne pytanie. Ja podejrzewam, że gdybyś zaczęła używać tego terminu, opisując jakiś konkretny błąd składu, to w końcu by się to przyjęło. Także czemu nie ma rozwodników? To jest twoja wina, że tego nie używasz. Biorę na klatę. Wybrnąłeś, biorę na klatę. Dobra, to zacznijmy od początku. Co to jest ten skład? I dlaczego on jest tak ważny? I dlaczego go w ogóle trzeba zrobić? Dlaczego go w ogóle trzeba zrobić? Skład to jest w zasadzie przełożenie tekstu, luźnego tekstu napisanego w Wordzie albo w jakimkolwiek innym programie, na formę, w jakiej on zostanie wydrukowany. Czyli to jest w zasadzie przygotowanie tekstu do druku i rozmieszczenie tego tekstu na stronach w dokładnie taki sposób, w jaki on później zostanie wydrukowany. Czyli żeby nam się dobrze czytało, a jeżeli nie obserwujecie jeszcze zyszczak.pl, to po live'ie proszę dopiero, proszę to nadrobić. I Andrzej wrzuca od jakiegoś czasu świetne karuzele, z których ja się bardzo dużo uczę i dowiaduję, i ze składem, i z łamaniem, także tam się dowiecie podstaw, bo na pewno nie zdradzasz nam wszystkich swoich tajniakiem mogę być ja, jak będę cię podglądać. A co to jest łamanie? No właśnie, a na co to brzmi? Według ciebie? Jak słyszę łamanie, to się zastanawiam, kogo, czego i czym. Dobra, nie mam zielonego pojęcia. A teraz cię zaskoczę. Łamanie to jest dzielenie tekstu na łamy. Czasem to mówi, że na łamach coś się ukazało. Łamy. Chodzi o to, że jak masz kolumnę tekstu, tak? Załóżmy, otwierasz książkę, typową książkę, to tam jest jeden łam tekstu. To znaczy, że tak, w tym miejscu mamy jeden łam tekstu. Czekaj, ja tutaj mam też fajną książkę, poszukam jakiegoś układu dwułamowego i zaraz pokażę, jak to wygląda. Ale na przykład gazety codzienne mają często układy, weź poszukaj, mają często układy wielołamowe. Tam są takie bloki tekstu, tak, w których jest więcej koło siebie. Jeden, drugi, trzeci, gdzieś tam czwarty. To są łamy. Więc łamanie tekstu to jest po prostu dzielenie na te, na coś, co byśmy nazwali kolumnami, powiedzmy tak orientacyjnie. O, okej, bo to tak, żeby było dobrze widać. Aha, widzę. Złapię ostrości, nie złapię ostrości. Nie łapię, widzę. Dobra. Łapię na nas. Nieważne, no. W każdym razie tak. Czyli to nie boli. Dzielenie tekstu na łamy, tekstu to nie boli. Mnie czasem tak, nie? Dobra, to wyjaśnijmy. Niewtajemniczonym. Co to są wdowy? Bankarty, śroty. Tak po kolei. Muszę po kolei. Nie, możesz w dowolnej kolejności. To wszystko są błędy układu tekstu. Błędy związane ze składem. Każdy z nich można zobaczyć najlepiej na naszym Instagramie, w karuzelach, bo one są fajnie opisane jeden po drugim. A to są po prostu jakieś niezręczności, które mogą powstać przy ułożeniu tekstu na łamach książki. Gdzieś jest za mało tekstu, gdzieś jest jakaś pojedyncza linijka, gdzie nie powinna być pojedyncza linijka. Spójnik pojedynczy wisi. To są takie tego typu rzeczy, nie? Ja się chyba z twojej karuzeli, Andrzej, dowiedziałam, albo gdzieś wyczytałam, że na przykład jak jest już ułożone wstępnie złożona książka i na przykład jest zdanie, no, i albo w jednym zdaniu, albo w zdaniu pod zdaniem, wychodzi, że dwa te same słowa są albo jeden nad drugim, albo jeden blisko drugiego, że należy to zmienić. Tak, tak. Dlaczego? Ten błąd nazywa się lustrem. Dlaczego? Bo to wybija z rytmu czytelniczego.
i możesz na przykład zgubić w której, zgubić je w tekście. Czytasz tekst, widzisz, że on jest, kończy się jednym słowem, przeskakujesz do kolejnej linijki i okazuje się, że ona też się kończy tym samym słowem, może cię to wytrącić z rytmu. I co, patrz się do poprzedniej. Może tak być. Wiesz, to są... tekst ma być ułożony w taki sposób, żeby nie wytrącał z lektury. I jak tekst jest dobrze złożony, to się tego nie widzi. Ale jeżeli ma jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam człowieka wytrącają, rozpraszają, to wtedy się to dopiero dostrzega. Mnie najbardziej denerwuje albo na końcu linijki, albo w nowym wierszu pojedyncza litera. I to świadczy... Na końcu wersu może być. Mhm. Na końcu wersu nie, bo wtedy to jest błąd. Tak, to jest sierota. Tak, ale nie, mnie w ogóle to ja nie lubię ani na końcu, ani... Ja bym to tak pozbierała te literki, wiecie, przytuliła do serca, zrobiła z tego jakieś nowe słowo i... No nam tak smutnie wygląda, takie nie wiem, A albo I, albo coś na końcu tego wersu. I zaczyna się też od jednej literki. No, takie smutne. Masz rację. Taka samotność, nie? Się załącza. Ale wiesz, co jest najgorsze, że ja jako składacz nie mogę tego przebudować na własną rękę. Muszę to ułożyć takie, jakie jest. Tak, żeby to jak najlepiej wyglądało. Ja też mam, przyznam się i wam, i państwu, że mam taką schizę, że ja nie lubię zdań, które zaczynają się pojedynczą literą, a, i, z, czy cokolwiek, tylko pełnym słowem. No mam tak dziwnie. Ale to nie błąd. To może nie błąd. Mimo, że w szkołach uczono, tak, że to jest błędna konstrukcja. Nie wolno zaczynać znać od więc. Też. Od ale, to pamiętam, ale w ogóle tak... Nie. Tak, i nie stawiamy przecinka, tak, chyba że jest powtórzone w zdaniu, przed że zawsze stawiamy przecinek, to są wszystko martwe zasady. A w zasadzie nawet coś, co nigdy nie było zasadami, tylko zostało tak uproszczone, żeby to było po przekazać to dzieciakom. Żeby uczniowie się wysławiali bardziej kwieciście i ładnie. Nie? No i to jest właśnie chyba też... Więc to nie brzmi dobrze, nie? Trzeba pełnym zdaniem zawsze nas uczyli. Ale to nawet te więc i te ale mi na początku zdania nie pasuje. Ja potrzebuję jakiś taki konkretny wyraz, coś, czego się mogę złapać w tym zdaniu i co mnie niesie. Ale to ja mam po prostu takie schizy. Tyle. Każdy ma swoje. No, a właśnie, a propos zdania. Ona... Zresztą obydwoje możecie odpowiedzieć. Co to znaczy dobrze zbudowane zdanie? Tak, podmiot, orzeczenie, przecinki, kropki, wykrzykniki i tak dalej. Co to znaczy dobrze zbudowane zdanie? Bo nie może cię razić, tak? Nie może być w nim coś nie tak. Nie wiem, musi dobrze brzmieć. Słyszycie? Piszący? Zdanie musi dobrze brzmieć. Musi dobrze się czytać, komponować z pozostałymi. Nie da się odpowiedzieć na to pytanie, no bo... Albo przykuwać uwagę. A to zależy, co autor chce uzyskać za pomocą jakiegoś konkretnego zdania. Nie, no bo wiadomo, że w książce najważniejsze jest pierwsze zdanie. Podobno. Podobno tak mówią. Nie, ale tak po prostu, co to znaczy dobrze złożone zdanie? I dochodzimy do tego, co to jest ten rytm zdań. Bo wielu, jak o tym mówię, ale... To nie muzyka, o co ci chodzi? Jaki rytm zdań i tak dalej. Co mam czytać? Raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze będziemy się wytłumaczyć państwu. Jest taka zasada ogólnie, żeby zdania nie były złożone z tej samej liczby wyrazów, żeby miały różną długość, żeby ta długość była raz dłuższa, raz krótsza, bo wtedy jakby no, nie jest tak monotonny ten akapit cały. Nie dotyczy to książek Leszka Bigosa, który napisał poema fantazy 12-złoskowcem, więc no. Nie, chodzi o to, żeby no, jakby, nie wiem, żeby nie znudzić czytelnika na pewno, żeby te zdania były ciekawe, żeby to, co chcę podkreślić, było zaskakujące i wybrzmiało. No bo jeżeli będzie gdzieś tam w środku długiego zdania wielokrotnie złożonego, to ludzie nie zwrócą na to uwagi. Jeżeli chcemy podkreślić coś, no to nawet może to być jeden wyraz i to jest zdanie.
No, taka konkurencja też jest w porządku. Andrzej Zarębski się za mnie nabija, poskarżę się wam, że ten. Ale od A więc już zdanie możemy zacząć. Nie, tam jest A i koniec kropka. I to nie może być zdanie. Ojojamy, Iza? Ojojoj. Ojojajcie mnie, tak. Tyle zdanie z tych książkach. No. Widzisz, widzisz, dzięki tobie mnie ojojali. I dalej piszę, że ja piszę tekst, sobie uładzam, bo musi mi pasować. Na koniec czytam na głos i wychodzi wspomniany przez Izę rytm, albo nie. Wtedy od razu poprawiam. I to jest chyba dobra wskazówka, nie? Tak, to chciałam powiedzieć, że często na głos wychodzą rzeczy, których nie widać, gdy czytamy sobie po cichu w głowie. Słychać rymy czasami niezamierzone. Bywa. To też pomaga. Patrzcie, co, o co pyta Aleja. Na początku powiedzieliście Państwo, jak jest chyba, że, to przecinek stawiamy przed chyba, a nie przed że. Więc jak z tym jest? Mnie uczono, że przecinek stawiamy przed że. Nie zawsze. Wszystkich nas tak uczono, ale mojego tatę uczyli w szkole, że chiński mur jest jedyną budowlą widzianą z kosmosu. Jak się dowiedział, że tak nie jest, to też był zaskoczony, nie? To, czego nas uczono, uczyli nas ludzie, którzy też byli uczeni jakichś rzeczy. I to jest wiedza, która została nam przekazana, ale to nie znaczy, że ona jest poprawna. I to, że coś jest nam wpajane od dziecka, nie znaczy, że to jest prawda. Filozoficznie teraz wyszło, nie? Chodzi też o to, że może jakby było za mało tych wyjątków, nie? Mieliśmy to ogólne reguły podane, przed który, przed że, przecinek. A nawet jeżeli gdzieś tam te wyjątki się pojawiły, to może my ich nie zapamiętaliśmy. Nie? Gdzieś tam ogólny ten wyjątek został, ogólna zasada, przed i nie ma przecinka, przed że musi być. Zdecydowanie za mało nas uczyli o budowie zdań, o zdaniach podrzędnych, ogólnie o zdaniach złożonych. Rysowaliśmy, tak, ja pamiętam, że rysowaliśmy wykresy takie schodkowe i tam były zdania podrzędne, zdania nadrzędne i tak dalej. To jest najważniejsze w interpunkcji. Ale wiesz, że to, o czym ty mówisz, zdanie podrzędne, zdanie nadrzędne, podmiot i orzeczenie, to są słowa, o których słyszeli autorzy w szkołach, ale tak naprawdę nie wiedzą, jak zastosować. O co mi chodzi? Dlaczego ja się pluję, że no dobra, to zdanie ma trzy słowa, a to zdanie ma 33 i czemu ja ich za to punktuję? No właśnie, nie wiem czemu. Czemu ty ich za to punktujesz? Może jak możesz. No bo ja jestem wredna. No i widzisz. Nie, ja jestem szczera i dostaję za tą szczerość czasem po uszach, ale no ale tak trzeba. Tylko, że kochani pisarze, autorzy, poeci, nie, poeci, wy w ogóle jesteście z innej beczki. Czy wy też się zajmujecie poezją? Nie. I bardzo nie. Dobrze, bo jakbyś musiała taki ten wiersz zredagować, i tam nie ma przecinka, tam nie ma kropki, to by cię to chyba bolało. Tam panują inne zasady interpunkcyjne. Znaczy ja czasem składałem poezję, nie? Więc jeżeli to jest pytanie, czy zajmujemy się składem poezji, to jak najbardziej. Ale redakcja to różnica, no bo... Składa redakcja to różnica. Aczkolwiek tutaj dużo zależy od autora, bo można zapisać wiersz kompletnie bez interpunkcji. Ale można też zachować w tym wierszu interpunkcji i wtedy normalnie zostawiamy. Nie? Chociaż powiem ci, że ja ostatnio. Bardzo się tym zajmujemy. Tak, dużo czytam poezji i współczesna poezja ma właśnie teraz to do siebie, że nie ma interpunkcji. Niektórzy poeci tłumaczą mi to tym, że jeżeli jest interpunkcja, jest ten przecinek, jest ta kropka, to jest to sugerowanie powiedzmy końca myśli. A poezja. Poeta nie ma dawać czytelnikowi wskazówki, jak ma interpretować ten wiersz. Oni już nie chcą, co poeta miał na myśli. Dają nam, że tak powiem, tekst i zrób sobie z nim, co chcesz. Można i tak. Od tego, co poeta miał na myśli, są nauczyciele. Tak, bo to oni mają rację, a nie poeci. Nie, rację ma klucz. Nie wiem, kto te klucze w szkole wymyślił za moich... Tego ustala, tak, ale no wiemy, że to nie są autorzy. Jak słyszę, że nauczyciel
mówi, co poeta miał na myśli, to od razu mi się przypomina anegdota świętej pamięci Wisławy Szymborskiej. Po otrzymaniu Nobla minął jakiś czas, gdzieś jakiś wywiad z nią czytałam czy słuchałam i ona mówiła, że gdyby nie to, że ona dostała Nobla i powstało tak wielu ekspertów jej poezji, to miała jakiś tam wiersz, ja już teraz nie pamiętam oczywiście, czy o jesieni, o jarzębinie, o padających liściach, że ona się dowiedziała, że pisząc ten wiersz, to ona miała na myśli przemijanie, schyłek życia, szykowanie się do trumny przysłowiowej, jej wiek, ona, no ja po prostu siedziałam przy biurku, patrzyłam, powiedzmy, że to była jarzębina, na jarzębinę i napisałam wiersz o jarzębinie. No ale gdyby nie eksperci, to nawet ona by nie wiedziała, o czym jest ten wiersz. No, także klucze i co poeta miał na myśli, to są takie hasła, które mnie bardzo uruchamiają, a że mam w tym temacie bardzo krótki ląd, więc darujmy to sobie, dobra? Następne pytanie, tak. No i zapodpowiada, że klucz ma jedyny sens do zadań z matematyki, a też nie zawsze, bo metod jest wiele do rozwiązania jego zadania. Tak, Kamil podpowiada, że rozwiązanie jest jedno, ale można do tego dotrzeć wieloma drogami. A tu Marta nam podrzuca, że Maja, pierwsze zdanie może być świetne, a reszty nie da się czytać, prawda? Czy naprawdę o to chodzi? Zainteresować na początku, a dalej zanudzić czytelnika, to pierwsze zdanie jest chyba trochę przereklamowane. I tak, i nie. A co wy o tym myślicie? Może niekoniecznie o pierwsze zdanie chodzi, ale o początek, tak? Gdzieś tam pierwszy rozdział chociażby, czy prolog. Znaczy to jest reklama, tak? W pewnym sensie. Bo często bierzemy książkę w ręce, nie wiem, na targach, w księgarni, gdziekolwiek i dopiero po przeczytaniu fragmentu decydujemy się, czy kupujemy tę książkę, czy nie. Także tak, pierwsze zdanie jest ważne, ale przede wszystkim z marketingowego punktu widzenia. I raczej nie zaczynamy gdzieś w środku czytać, tak? Tej książki. Patrzymy na pierwszy rozdział i jeżeli nas nie zainteresuje, no to co z tego, że reszta jest super. Ja w środku zawsze szukam tylko błędów składu, nie? A widzicie, a ja raczej nie patrzę na pierwszą stronę. Ja otwieram książkę na Hebił trafił i czytam na Hebił trafił stronę i albo mi pasuje styl autora, albo nie. Też uważam, że pierwsze zdanie jest przereklamowane i tak wszyscy kładą nacisk na te pierwsze zdanie, na tą pierwszą stronę, że to jest często właśnie, tak jak Maja pisze, bardzo często wprowadzające w błąd. Ale jak sobie otworzę na Hebił trafił, przeczytam jedną stronę, to mam coś a la próbkę, minimalną, ale jednak mam. Czy mnie tak, ta historia zainteresuje, to inna bajka, nie? Ale czy warsztatowo mi pasuje, to też inna bajka. No, nie uszukamy czytelnika, tak? Jeżeli damy nawet super pierwszy akapit, pierwszy rozdział, a potem niekoniecznie, no to i tak będzie zawiedziony i wyrazi swoją opinię. Nie, ja daję książce 50 stron. Przykro mi, proszę Państwa, ale jeżeli po 50 stronach walczę o życie i to dalej nie czytam. Życie jest zbyt krótkie i zbyt dużo fajnych książek do przeczytania, żebym po prostu się męczyła i o, Maja też proszę, czyta środek, nie jestem osamotniona, czyli ze mną jest wszystko ok, albo Maja z tobą nie do końca. Moja mama zawsze czyta końcówkę, zwłaszcza w kryminałach. Też to tak jedna kiedyś robiłam. Też tak kiedyś robiłam. A właśnie, a co kochani czytacie prywatnie, jeżeli ten magiczny jakiś wolny czas się znajdzie? Rzadko czytamy, ja na pewno rzadko czytam, bo skoro czytam w pracy, to później już nie mam siły zwyczajnie na to i energii, ale zdarza się, że czytam i w sumie wszystko wtedy. I kryminały, i obyczajówki, romanse, fantastykę, fantazy, science fiction. Co mi wpadnie w rękę i w sumie no mam swój stosik. Tylko, że on rośnie. Kiedyś go przeczytam, kiedyś przestanie rosnąć, na pewno. Nie przestanie. Zaufaj mi, nie przestanie. Może chociażby nie stała wysokość. Na to liczę. Wiesz, kiedy on przestanie rosnąć? Jak się na emeryturę. Nie, jak się przewróci. Wtedy z jednego się robią trzy niższe. No wtedy będzie kupka wstydu, to nie wiem, czy to lepsze.
To wtedy będzie stos wstydu, bo coś na ten temat wiem. A tobie Andrzejowi zdarza się, Andrzeju, zdarza się cokolwiek przeczytać innego? No poza zdarza tym... się to zaczytać. Ja podczas składu w ogóle nie czytam. Albo podczytuję gdzieś tam, jak coś mnie zainteresuje rzeczywiście, ale skład robi się na tyle szybko, no na przykład książkę w ciągu jednego, dwóch dni, tak, no bo są sytuacje też awaryjne, jak już rozmawialiśmy na początku, że tutaj nie ma czasu na czytanie. Tutaj sprawdzam tylko marginesy, czy coś się nie powtarza, sprawdzam liczbę wersów na stronie i lecę dalej. A dla przyjemności, no tak, oczywiście czytam. To czytam kilka książek na raz w zasadzie. W tej chwili czytam Klan Smoka, drugi tom Aliny Duchnowskiej. Na przemian z Siedzą we mnie smoki Justyny Duszyńskiej. A w planie mam książkę Smak brzoskwini. A polecam, polecam. No. Także będzie mam... pan zadowolony. Mam na czytniku, jakoś tak wyszło, że ją przerabiałem na e-book. No i czeka na swoją kolej, nie? Ale trzy książki na raz to już za dużo. I właśnie jeszcze o tych e-bookach i w ogóle wersji elektronicznej. Czy to się inaczej składa jak książkę, która pójdzie do druku? Zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Choćby przez to, że kody, że e-booki są kodowane w HTML-u. Czyli one przypominają raczej strony internetowe niż książki. Mhm. Nie? To znaczy, oczywiście, wiem, że też się tym zajmujesz, nie? Tak, też się tym zajmuję. Nie mówię tutaj o książce oczywiście w PDF-ie, tak? Bo PDF to jest taki sam plik, jaki idzie do druku w zasadzie, tylko że on nie ma spadów. Jest też zapisany w innej kolorystyce, ale to są takie drobne różnice, powiedzmy. Ale e-booki, które czytamy na smartfonach albo na czytnikach, to jest zupełnie coś innego. To jest ten sam tekst, który jest kodowany w HTML-u. Mhm. Odpowiednio ostylowany i dopiero wtedy przekonwertowany, nie? Odpowiednio, przepraszam, co? Przekonwertowany. Ale oscylowany? Oscylowany. Co to znaczy? Oscylowany. Jak pracujemy nad tekstem, to już się u nas zaczyna, u nas w zeszlak.pl, wiem, że nie w każdej firmie tak jest, ale to już się zaczyna na etapie redakcji. Nadajemy oddzielne style każdemu akapitowi książki. I to jest tak, że jeżeli akapit ma się wyświetlać w jakiś tam sposób, na przykład ma mieć wcięcie akapitowe, to on musi mieć swój oddzielny styl. Jeżeli mają być przed nim przerwy, na przykład jak są asterysy, czyli gwiazdki, te rozdzielniki, to one też powinny mieć oddzielny styl nadany, w którym będzie zapisane, że one będą wyśrodkowane, będą miały odstęp przed, odstęp po. I tak samo nagłówki. Stylujemy też jako oddzielny styl o nazwie rozdział na przykład. Nie? I później dzięki temu wcześniejszemu stylowaniu jest nam łatwiej to złożyć, jak już robimy skład, i łatwiej przekonwertować na e-book. To jest fascynujące, co ty mówisz. Dziękuję. Napisałem krótki artykuł o stylowaniu. On się nazywa Stylowanie dla korektorów i jest dostępny u nas na stronie zeszlak.pl. No muszę poszukać, bo to jest naprawdę niesamowite. Chyba miałam usta otwarte, ale przepraszam bardzo. To jest niesamowicie ciekawy temat. Przy czym ja się absolutnie nie znam na technologii, także tym bardziej mnie to zaciekawiłeś. Jak cię to ciekawi, to ci powiem jeszcze, że są style akapitowe, które się stosuje dla całych akapitów, i są style znakowe, które się stosuje tylko dla fragmentów akapitów. Na przykład jeżeli jakieś słowo ma być zapisane kursywą, to tworzymy styl kursywa, albo italik, albo jak go tam nazwiemy, i zakreślamy nim tylko pojedyncze słowa. Magia. No. Dla mnie to jest magia po prostu. Kurczę, nie? To ten temat trzeba zgłębić. Tak, no i w zasadzie na tym polega skład, wiesz? Jak już się to ogarnie, że to wszystko powinno być ostylowane w jakiś tam konkretny sposób, to książka potem się niemalże sama układa. Super, ale ja jeszcze chciałam wrócić do tego, co powiedziałeś.
O, do tych skład, okej. Okay. Co to jest ten SPAD? Bo ja się tak całkiem niedawno, jakieś półtora roku temu dowiedziałam, co to jest ten SPAD, ale wielu ludzi o tym nie wie i projektując okładkę i tak dalej, tam jest wszystko czasem przy debiutach wyrysowane, a potem się okazuje, że... Tak, druk jako taki jest dość niedokładny. Druk, później przycinanie. Dlatego, jeśli coś w naszej książce dochodzi do krawędzi, i to może być tekst, przy czym lepiej, żeby tekst nie dochodził do krawędzi, chyba że jakoś zastosujemy go jako ozdobnik, ale to mogą być grafiki, jakieś rysunki, coś takiego. Jeżeli to dochodzi do krawędzi, to trzeba przewidzieć ten rysunek tak, żeby on był większy niż będzie miał się znaleźć w książce ostatecznie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli coś dochodzi do krawędzi, to musi być powiększone, żeby wychodzić za krawędź, o wielkość spadu. To jest z reguły od 3 do 5 mm w każdą stronę. Z każdej strony? Z każdej strony. Z każdej strony. Góra, dół? Góra, dół, lewo, prawo, tak. 5 i 5 to już jest centymetr. O tym trzeba pamiętać. Tak. Jeżeli coś projektujemy na całą stronę, to to musi wychodzić 5 mm w górę, 5 mm w dół i 5 mm w lewo i prawo. Dlaczego? Dlatego, że to zostanie później ucięte. Ale gilotyny drukarskie nie są na tyle dokładne, żeby zawsze to uciąć w tym samym miejscu. Mm-hmm. I jeżeli ta grafika by dochodziła tylko do końca tej strony, która zostanie wydrukowana i to zostanie później przycięte, to może się tam pojawić biały pasek niezadrukowanego papieru, a tego nie chcemy. Czyli bierzcie poprawkę na takie rzeczy, projektując okładkę, bo wielu o tym nie wie. I potem był piękny projekt graficzny i po tych spadach nieszczęsnych wychodzi katastrofa. Tak, dlatego warto do projektu okładki albo do składu środka, zwłaszcza jeżeli mają się tam znaleźć jakieś grafiki, warto znaleźć kogoś, kto się na tym zna, ktoś to robił, kto wie, jak projektować materiały do druku. Nie? Bo ci ludzie powiedzą, że trzeba przygotować grafiki w taki sposób, żeby one miały spady. No to pamiętajcie o tym. O, Luisa podpowiada, że wzór matematyczny się może nie zmieścić i wychodzić na margines. Co wtedy? Chyba nie wiem, jakoś trzeba to złożyć? Znaczy, na margines może wyjść. Na margines może wyjść. Ale poza obszar druku już nie. Jak najbardziej. Ale nawet jeżeli, to są też zasady dzielenia wzorów matematycznych. To już mnie przerasta. Ja bardzo proszę, może nie zapędzajmy się w takie zaułki, bo wyjdą naprawdę wielkie braki w mojej wiedzy. Bo to już jest chyba wyższa szkoła składu, ładu jest i łamania. Jest bardzo fajna książka, bardzo polecamy, o składzie wszystkiego w zasadzie. Wszystkie zasady dzielenia są tam wypisane w edycji tekstu Waleńskiego, więc teksty matematyczne też, wzory chemiczne. Są tam przykłady, w jaki sposób to wszystko dzielić, jeżeli nam się nie mieści w jednej linii. I ty się też zajmujecie się również książkami popularno-naukowymi, typu właśnie chemicznymi, matematycznymi i tak dalej? Nie zajmujemy się, ale gdyby takie do nas trafiły, to byśmy dali radę. O, no to jeżeli ktoś z was pisze, da się nauczyć, nie? Bo to wszystko takie jest opisane. Trudne książki i mało medialne, nie, mało popularne. O, to tam proszę do Zyszczaków. I chciałam wam jeszcze jedną rzecz, proszę państwa, powiedzieć. Niestety to będzie taka przysłowiowa pętla na was, znaczy na wszystkich redaktorów, bo jest taka tendencja, że jak wyłapujemy my czytelnicy jakieś błędy w książce, czy literówki, czy logiczne, czy tak jak ja, jedno zdanie ma 3 słowa, a drugie ma 33 i się tego czepiam, bo to ja. Dobrze państwa, to jeżeli książka została wydana, to nie czepiajmy się autora, tylko jest coś takiego jak stopka redakcyjna. Tu wszystko piszę.
Akurat nie wzięłam pierwszą lepszą książkę z kubki. Kto robił redakcję? Pierwsza korekta, skład, druga korekta. Zobaczcie, ile tutaj przeszło, ile osób nad jedną książką pracuje, bo to jest akurat nie wasza robota. Więc tak, redakcja Paulina Zyszczak. Pierwsza korekta Kinga Dąbrowska, również od was. Skład, no Andrzej Zyszczak, wiadomo. Druga korekta Natalia Kocot, również Zyszczak. Więc przez ile par oczu przechodzi u was jedna książka? No nie jest tak, że tylko ty robisz korektę pierwszą, znaczy pierwszą redakcję, drugą, potem jeszcze robisz i ciągle ty widzisz ten sam tekst. Ten tekst przechodzi chciałam powiedzieć z rąk do rąk, ale to raczej z oczu na oczy. No tak jest, bo nie może jedna osoba nad nim pracować. Chociaż i takie publikacje się zdarzają, bo jeżeli kogoś nie stać na dwa czy trzy czytania, to daje jednej osobie i redakcję, i korektę. Można i tak, tylko że po sobie już się nie znajdzie błędów. To zawsze trzeba uzupełnić tę wiedzę, nie? Bo jedna osoba nigdy nie będzie wiedzieć wszystkiego. I na tym polega zespół redaktorsko-korektorski, żebyśmy się uzupełniali tą wiedzą. Na zdrowie. Na zdrowie. Ale właśnie sprawdziłem, Klan Smoka, Bariera miała prawie 600 tysięcy znaków ze spacjami. Tak, to jest tam, taka cegłóweczka. To jest taka cegłóweczka. Każda książka ma setki tysięcy znaków. Czasem się zdarza, że jeden z tych znaków zostanie przegapiony. Jeden, dwa, trzy. Nie? A nie macie jeszcze programów, które za was pracują? No weźcie. Na szczęście nie. Dzięki. Myśmy nie byli potrzebni wtedy w ogóle. Kinga się śmieje tutaj, że muszę zmienić nazwisko. No nie zmieniaj, chyba że na Zyszczak. Chociaż nie wiem, czy cię adoptują. Bo chyba już z pieluch wyrosłaś, to chyba ten, chyba, nie, chyba się nie nadajesz do adopcji, ale dogadacie się. Nie, bo to chodzi o to, że powiedziałeś Dąbrowska, a Dąbrowicz. A no właśnie, a to przepraszam, a mówiłam, że jestem królową w top. No proszę, ja bardzo cię Kinga przepraszam, ale możesz być i Zyszczak. Jak z tej samej bandy to tam, jak wszystko ze Szczaki, to wszystko ze Szczaki. Na kiedy macie najbliższe wolne terminy? Zależy na co? Na redakcję, na skład. Redakcja trwa najdłużej, więc zawsze te terminy są najbardziej odległe. I w tym momencie ja już mam na marzec grafik otwarty. Pięć miesięcy wcześniej warto się umówić na redakcję. Czy jak u ciebie, bez sytuacji awaryjnych, tylko normalnie skład, to tam która byłabym bądź który byłbym w kolejce? Znaczy u mnie są same sytuacje awaryjne, więc to co chwilę coś się przytrafia i byłbym w stanie, myślę, cię zmieścić na przyszły miesiąc. Tak, miesiąc, półtora miesiąca wcześniej, nie? Chłopie, to ty masz dużo wolnego, to ja wiem, czemu ty teraz po trzy książki naraz czytasz. Paulina nie ma czasu na jednej, hołdy wstydu jej rosną, a ty trzy książki naraz. Nie, ja po prostu dość dużo składam. Znaczy u nas to wygląda tak, że... Lepsza no wydajność. Tak. No nie wiem, czy na pewno lepsza wydajność, bo po prostu to zajmuje trochę mniej czasu, ale ja składam też wiele książek, które nie przechodziły naszej redakcji i nie przejdą naszej korekty, tylko zajmujemy się tylko składem w ich przypadku, nie? Więc tych zleceń na skład mam znacznie więcej niż Paulina zleceń na redakcję. No skład trwa tak około 3 razy krócej niż redakcja. Powiedzmy, nie? No widzisz, jak się... No nie rzucajmy tutaj cyferkami, bo to... Tak się... Nie, bo to też zależy od książki. No. Zależy od książki, jakiś flow się złapie. Okej, mamy jakiś fajny komentarz? Tak, Andrzej na Instagramie pisze, że ja na chirurga ortopedę czekałem prawie 5 lat. To 5 miesięcy Pauliny jest za fajnym terminem. Ale Andrzej, ja... NFZ. Andrzej, ja mam nadzieję, że już masz zaklepany termin u Pauliny, bo ja bym chciała coś więcej przeczytać. Tylko, że Paulina nie, ja nic nie wiem. Paulina nie poprawia na NFZ.
Okej, okay, masz przekichane, więc tylko prywatnie. Tylko prywatnie. Prywatnie też się czeka czasem długo, po półtora no, roku. 5 miesięcy, no kobieto, no serca nie masz. No nie masz serca dla tekstu. Bo no, dlatego, że redakcja tak długo, ale musi trwać, no bo to jest proces, to nie można przelecić przez tekst. Ja wiem, my czytelnicy czasem bardzo tam ciśniemy autora, że chcemy już nowy tom, albo nową książkę, albo coś tam. I dostajemy odpowiedź, no czekam na redakcję. I kochani, czekajmy na tę redakcję, bo bez tej redakcji to dostaniemy... Nawet nie wiem, jak to nazwać. Brudnopis? Mamy takich autorów, którzy sobie u nas rezerwują sloty, ale jeszcze nie wiedzą, którą książkę poprawią jako pierwszą. Aha. Nie? Są autorzy, którzy piszą naprawdę dużo i na przykład Paulina ma gdzieś tam zarezerwowany termin, nie wiem, za 2 miesiące, załóżmy, i autorka miała w głowie jedną książkę, ale jej nie zdąży skończyć, ale za to podrzuci jakąś inną, nie? Na ten sam termin. Ale już miała termin zaklepany. Tak, termin był zaklepany, bo jeżeli termin jest zaklepany, jest jakiś slot, da się to nawet przesunąć o tydzień, dwa w jedną stronę, drugą. Po prostu inne zlecenie wtedy wskoczyło jako wcześniejsze. Więc nie trzeba się bać tego rezerwowania terminów z wyprzedzeniem. Nie jest to w żaden sposób płatne, żadnych zadatków tutaj nie pobieramy, tylko proszę rezerwować. Proszę mnie wpisać na ten 35 jednak. Dobra. Nie ma jeszcze grafiku na wtedy. Ale to wiesz, w telefonie to tam znajdziesz. O, to zapomnę, zmienię telefon 5 razy. Nie, to jakie my możemy wyciągnąć wnioski z dzisiejszej rozmowy? Redakcja i korekta, właściwie redaktor, redaktorka, korektor, korektorka, to są najważniejsze osoby po autorze. Tak, tacy rodzice chrzestni książki. Największy wkład mają w wygląd tej książki pod względem merytorycznym, językowym. Skład to jest ten taki, ten wujek, brat mojego kuzyna, tak? Aleś jest ważny. Skład to jest coś, co ma nie przeszkadzać w czytaniu. Nie męczyć. Mieć takie literki, żeby każdy mógł to przeczytać. No dobra, dobra. To też się potrafię czepić. No, ja jestem ślepa. Biały papier, małe literki. Wiem, wiem. Ale mnie się chyba nie krzypiałaś jeszcze. A przynajmniej nie mówiłaś mi o tym. Nie. To absolutnie autor, którego mam na myśli, zresztą wszyscy o tym wiedzą, bo ja mu to powiedziałam prosto w nos, to jest Franciszek Piątkowski. Świetne, fajne, fantastyczne opowieści, ale no litości. Piękny biały papier i jakieś mróweczki. Biega mi to po tym tekście, nie mam zielonego pojęcia, czy ja czytam, czy... To musisz wybierać audiobooki. Tak, i dzięki temu odkryłam pana Żołądkiewicza. Tak, chyba on czyta Uniwersum Powiernika. No, świetnie. No, matko i córko. No po prostu na równi z Kosiorem, mój ukochany teraz lektor, Kamil Probucki to swoją drogą, ale no są ludzie tacy, którzy jak wpadną w serce, to wpadną w ucho, to od razu w serce i to tak zostaje. Ach, jeszcze Aleja pyta, kto decyduje o wyborze czcionki? Decyzję zawsze podejmuje autor. Tak to wygląda. Jak ja przygotowuję skład, to z reguły robię co najmniej 2 próbki, wysyłam autorowi. Jeżeli mam więcej pomysłów na tę książkę, to więcej próbek. I autor decyduje, czy wybiera tę, czy wybiera tę, czy mam jeszcze szukać czegoś innego. Mhm. Czyli autor rządzi. Autor rządzi. Autor rządzi, a ja sugeruję. Mhm. I tu mamy jeszcze ten. Od Magdy, dobrze, że te terminy na redakcję nie są aż takie jak na salę weselną, kiedy po rezerwacji sali zaczyna się szukać męża. Chociaż Magda, wiesz, ja nie wiem, bo czasem dobrze zarezerwować sobie u Pauliny i Andrzeja termin i wtedy nie ma, że boli, bo tą książkę trzeba w końcu napisać albo skończyć. No to tak
Nie zawsze to motywacja. Dokładnie, dokładnie. A Andrzej znaczy, niektórzy na jeszcze Instagramie... przed tym, jak zaczną pisać książkę, to rzeczywiście rezerwują termin. O, proszę. Naprawdę. No to jest mądry autor. Ale inna sprawa, że książkę piszą na przykład 12 dni. Bo i tak się zdarza. 12 dni, dobrze usłyszałam? Tak, tak. Mam ale to taka 50 stron. Nie, 12 arkuszy. Da się, da się. Jak ktoś wpadnie we flow, ma pomysł, to... Bardzo dobra i doświadczona autorka. Wszystko się da. Tylko jakim kosztem? 12 dni? Nie, to chyba rekord. Jeżeli ktoś żyje z pisania, to nie jest tak bardzo dużo. Jeżeli już napisał 20 książek wcześniej, to wie jak. To swoją drogą, no tak faktycznie, ale... Ale nie, jednak 12 dni to tak, Joanna, dobrze słyszałaś, 12 dni. To jest jednak dla mnie. Nie mieści mi się to w moim małym rozumku. Tam mi się chyba zwoje zaczynają prostować. 12 arkuszy w 12 dni, tak? I całkiem dobra książka może powstać. I bardzo skomplikowana. A jak się ma rozpisany plan, scena po scenie i tak dalej, to... Nie wiem, nie wiem. Plotka mówi, że tak się pisze lepiej. Słyszałam o planie, ale osobiście gościa nie znam. Także. Kochani, czego ja wam mogę życzyć na koniec naszej rozmowy? Zleceń macie w bród. Zdrowia. Zdrowia to oczywiście. Zdrowia i pieniędzy to tam oczywiście. Andrzejowi bym życzyła jeszcze trochę więcej roboty. Wolnego czasu, urlopów. Możesz mi życzyć, żeby mi szefowa dawała urlop od czasu do czasu, może płatny? No. Pomyślimy, pomyślimy. Ja raczej myślę, że to szefowej się urlop należy. Ty masz czas czytać książki, a u szefowej stosy rosną, więc to jej się urlop należy na czytanie książek. Czekamy na jakiś weekend dłuższy, może wtedy się uda ten stosik zmniejszyć. Oj tak, weekend jakoś, nie wiem, wam też tak ten weekend mija? Był piątek i nagle jest poniedziałek, halo, przepraszam, a gdzie była sobota i niedziela? Znaczy my co chwilę gdzieś jeździmy i jakoś te dni uciekają. No tak, bo ty jesteś fanem motoryzacji, prawda? Mhm. I to nie takich, masz specyficzne ten, bo ty się rajdami interesujesz, nie? Nie, absolutnie, znaczy... Rajdem charytatywnym raczej. Ale nie, ja jestem fanem starej, dobrej motoryzacji. Sam mówię, że bieda motoryzacji, bo to są tanie samochody. Raczej takimi rzeczami się interesuję. No ale w ten weekend na przykład wyjeżdżamy na zlot na doborów tucholskich. I tam nie będzie czasu czytać. I tam nie będzie czasu czytać, będziemy cały czas jeździć. Fajnie, a wam zazdroszczę. To ja wam życzę pogody. To znaczy nie wiem, czy chcecie pogody, czy żeby lało, bo to teraz różnie to bywa na to. Chcemy pogodę. To ja wam życzę pogody. Mnie też by się przydało. Bo to, co było ostatnio, to ja bardzo halo, przepraszam, ale Polska Złota Jesień chyba, nie wiem, GPS jej się zepsuł, bo poszło chyba gdzieś nie w tą stronę, co trzeba. To ja wam życzę pogody. To ja wam życzę czasu, żebyście wolnego, żebyście przestali o nim tylko słyszeć w tych fantastycznych i fantazy opowieściach. Czego ja wam jeszcze życzę? Ja wam życzę uśmiechu i radości z tego, co robicie. Mało mamy? My się cały czas uśmiechamy. Ale dziękujemy. Ale dziękujemy. Jeszcze więcej się przyda. Tak, my ci życzymy samych świetnie napisanych książek, nie zaczynających się od pojedynczych liter. I takich złożonych w taki sposób, żeby pojedyncze litery też nie były ani na początkach, ani na końcach wersów. Też i przyjemnej lektury artykułu o stylach. Chętnie, chętnie przeczytam, bo naprawdę tak mnie zafascynował ten temat. Tak jak mówię, nie mam zielonego pojęcia o technologii, ale z ogromną przyjemnością poczytam, no bo generalnie e-booki są już takie normalne, takie ogólnodostępne, a ja się tak w sumie dopiero tak naprawdę dzisiaj dowiedziałam, jak się je tworzy. No bo w sumie to nie jest taka ogólnodostępna wiedza i na szczęście autory też tego nie muszą wiedzieć, nie?
Ale Z drugiej strony, jak autorzy wiedzą, jak to się robi, to zdają sobie sprawę, że to nie jest aż tak proste, jak się wydaje. Ale nie, po prostu uderzyło mnie to, że ja się jakoś nigdy tym nie zainteresowałam. Ale masz Worda. No mam Worda. I w tej pierwszej zakładce wordowskiej jest, tak żeby brzydko nie mówić, taki duża sekcja na samej górze, stylowanie. Tak to się nazywa? Nie, style. Style. No. Style. No. No i to jest to. To jest to. To jest to, co się zawsze omija wzrokiem, bo kto z tego korzysta, nie? Ale jeżeli to tyle miejsca zajmują w Wordzie, to chyba jest ważne. To jest to, co powiedziałeś. Im większy napis, tym... Na kto tam zagląda? Pięknie Wam dziękuję za dziś. Ale obiecuję Wam, że my się jeszcze spotkamy. Bo Wy macie taki ogrom wiedzy, a nie oddaliście, nie podzieliliście się nawet 1/10, bo ja Was zagadałam. Bardzo przepraszam. Państwu dziękuję. Z Państwem się widzę za tydzień. Z Wami mam nadzieję, że może w Krakowie. Na pewno. Jeżeli będziesz w czwartek lub piątek, to myślę, że się spotkamy. No zobaczymy. Nie rozłączajcie się jeszcze, proszę, bo ja mam jeszcze trochę pytań prywatnych. Poza kamerą, proszę Państwa. Będę uprawiać prywatę. Pięknie Wam dziękuję za dziś. Do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Fajnie było. I dobrego wieczoru.